Cześć, witajcie, ale sobie zrobiłam wagary od nagrywania. Ale tak jak na pewno część z Was orientuje się po filmach na kanale Weroniki, byłyśmy w Polsce, poleciałyśmy na kilka dni, mieliśmy kilka ważnych tematów do ogarnięcia. W każdym razie jestem już kilka dni w Irlandii, no ale wiecie, jak to po powrocie trzeba dużo rzeczy nadrobić. Dzisiaj jeździmy po sklepach, tak na pewno większość z Was łapie się za głowę i myśli sobie, co Ty robisz, w domu masz siedzieć, a nie jeździć po sklepach. No niestety nie wszystko mamy w domu, nie robię jakichś olbrzymich zapasów jedzenia, nie wykupuję, nie wiem, makaronu, ryżu, nie mrożę, ponieważ tak czy siak zamrażalnik mamy cały zajęty. Chodzi mi tylko o takie zakupy bieżące na najbliższe dni. W polskiej hurtowni, słuchajcie, ziemniaki wykupione, śmietana wykupiona, potrzebna mi była do zupy, konserwy wykupione, pusta półka, ryże, kasze dzisiaj były, ale ostatnio jak był Dominik, to były wykupione, ale przypuszczam, że wiecie, zrobili sobie też zapasy takich produktów, które mają dłuższy termin przydatności. O, myślałam, że to korega, to światło. Dobra. Tak, tak, czy zielone światło. Się zawiesiłam. W każdym razie, no, udało mi się kupić chałkę, udało mi się kupić mięso mielone do spaghetti, pomidory, cebulkę, no, ale jeszcze musimy sobie po filety z kurczaka, po papier toaletowy, który jest wykupywany na potęgę, ale my to tak na bieżąco potrzebujemy. Z braku laku mamy wodę. Tak, i mydło, jeszcze mamy mydło. No, także załatwimy te sprawy i wracamy do domu. Nasze koty coś muszą jeść, więc przyjechaliśmy kupić karmę, ale chcę Wam pokazać parking, na którym jest mnóstwo samochodów. Życie jakoś dalej się toczy. Ludzie, no przynajmniej część z nich na pewno siedzi w domach, zresztą nawet ja jestem sama przykładem. Ale tak jak Wam powiedziałam, to szybkie zakupy, pokarmę, z niej jedzie, mogę przebiec szybko i z powrotem do domu. To samo co w polskiej hurtowni. Puste półki, co nasze koty będą. No nie możemy ich karmić samymi kanaganami. Ta karma im nie smakuje. Nawet jak mieszamy. Nawet jak im mieszamy z kanaganami, to im nie podchodzi, więc tym nawet nie ma co się zarażać, żeby im wziąć. A tutaj chyba, że takie dla odmiany im weźmiemy, co? Nie wiem, co to w ogóle jest. Nie kupowaliśmy nigdy tej karmy. Zawsze braliśmy tą z najlepszym składem. Koty nie za bogato. Dieta. Powiem Wam, że surprise. Wy przed chwilą mogliście zauważyć, jedzenia dla kotów Max, puszki Maxa nie ma i pytamy się Pani, kiedy będzie Pani nas poinformowała, że niestety nie wie, ponieważ oni robią raz na miesiąc duże zamówienie i w najbliższym czasie nie przewidują dostawy jedzenia. Zaczęłam się śmiać, że koty musimy dać na dietę, bo inaczej nie wiem, czy my będziemy je karmić. Co się robi podczas kwarantanny? Nadrabia zaległości, na które wcześniej się nie miało czasu. W komodzie tutaj ona sypialni miałam straszny bałagan, wiecie, że miałam wymieniać komodę, miałam zamawiać, ale niestety no jest problem i jest dość długi czas oczekiwania, a już miałam sytuację, że na stronie była informacja, że są dostępne, zapłaciłam, a potem się okazało, jak napisałam maila, kiedy zostanie komoda do mnie wysłana, to dostałam informację, że to jest pomyłka, błąd na stronie i komody na razie nie dostanę. I zwrócili mi pieniążki z tym, że kwota została pomniejszona, bo wiecie, ja płaciłam w funtach, a potem jak mi przelewali funty, to mi bank oczywiście przewalutował na euro. W każdym razie zabrałam się za porządki w komodzie, bo naprawdę miałam tu straszny bałagan. Zresztą mogę Wam pokazać. W kosmetykach, proszę bardzo, Armageddon. Tutaj szuflada Dominika jeszcze nie ogarnięta, no tutaj jeszcze w miarę jest, ale muszę zrobić porządek z kablami, muszę te wszystkie koszulki, które tutaj poupychałam, poukładać, posprawdzać koszulki, które się nadają, które się nie nadają. Tak samo robiłam porządki w swojej bieliźnie, część bielizny tutaj do wyrzucenia, a tutaj mam powyrzucane rzeczy z drugiej szuflady, czyli moje podkoszulki. Tutaj są jeszcze pojemniki z biżuterią, rękawica do czyszczenia pędzli, której w ogóle nie używam. Tutaj jest GoPro, przejściówka do aparatu. Nie do aparatu, tylko do komputera, także powiem Wam, że trochę tutaj jest Saigon, ale mam teraz tyle czasu wolnego, że szukam sobie po prostu zajęcia i robię te rzeczy, których wcześniej nie zrobiłam. Okna sobie pomyłam, wyprałam firanki, no wiecie, jakoś ten czas trzeba wypełnić, bo człowiek zwariuje w tym domu, uwięziony i niestety nie może go opuścić. Dobra, to ja teraz sobie przejrzę koszulki, zobaczę co za małe, co za duże,
co oddaję, a co jeszcze zostawiam. Kolejny dzień, ja tutaj się odbijam, rozczochrana w szlafroku, słuchajcie, godzina, muszę sprawdzić, bo nie jestem pewna, 3:30, a ja jeszcze w piżamie, w szlafroku, zaraz się idę kąpać, na szczęście nie muszę myć włosów. Wczoraj myłam, więc tylko sobie je zwiążę. Zresztą przypuszczam, że większość z Was bez makijażu, albo w piżamie, albo w jakimś onesie, albo w komfortowym dresie. Ja się na pewno przebiorę zaraz w dresy. Przed chwilą ugotowałam zupę kalafiorową, która wyszła przepyszna. Dominik ostatnio kupił dużego kalafiora w polskiej hurtowni i tak nie wiedziałam, czego wykorzystać. Miały być kotleciki z kalafiora, ale potem, że nie, bo inne tam rzeczy były do zjedzenia. Potem, że ugotujemy do jajka sadzonego, aż koniec końców mamy zupę kalafiorową, którą ja uwielbiam. Tutaj jeszcze mamy końcówkę żurku. Dzisiaj mieli na obiad, jutro też będą mieli na obiad, a z Polski przywiozłam przepyszną swojską, którą dostałam od rodziców. Więc Gary muszę wynieść zaraz na balkon. A dodatkowo jeszcze udusiłam sobie cebulkę. W garnku na płytkach mam ugotowane ziemniaki, bo jutro będą pierogi. Kupiłam ostatnio ziemniaki w polskim sklepie w centrum i one już... Czekajcie, dzisiaj jest piątek, o to dokładnie tydzień temu i one już są miękkie, więc je ugotowałam, poduszę sobie je jutro, znaczy poduszę, przepuszczę przez praskę i będę robić pierogi. Co zjemy, to zjemy, a co nie, to po prostu zamrożę. Jakoś trzeba to jedzenie wykorzystać, a nie zmarnować, prawda? Na pewno się ze mną zgadzacie. I to jest właśnie zło, takie oferty. Jak byłam w Rzeszowie 2 razy, to robiłam zakupy stacjonarnie i za pierwszym razem robiąc zakupy za kwotę 200 zł dostałam voucher, od razu go zrealizowałam i zapłaciłam 100 zł. Później byłam ponownie w Rzeszowie i znowu zrobiłam zakupy za 200, z tym, że za pierwszym razem znowu dostałam kolejny voucher, była bardzo uprzejma pani. Dostałam voucher i zrobiłam zakupy za 100 zł. A później, wchodząc online, zauważyłam ofertę, kupujesz jedną rzecz, a druga 90% taniej, czyli jeżeli coś kosztuje 100 zł, to płacicie tylko 10, a nie stówkę. No i zrobiłam zakup online, tak, pokusiłam się i zamówiłam kilka rzeczy, cześć w obuzie. I to były, słuchajcie, 2 albo 3 paczki, już straciłam rachubę. Jedna z paczek przyszła, a w tej paczce był voucher, ten bon na 100 zł. Więc teraz czeka na mnie do wykorzystania bon na 100 zł, ale dzisiaj się również skusiłam i zamówiłam kolejną paczkę, 2 rzeczy, ponieważ jest oferta, płacisz za jedną rzecz, a druga 10 zł, czyli na przykład jak kupujecie, tak jak ja kupiłam przepiękny zegarek, ale to Wam wszystko pokażę, jak już będę miała, to zegarek kosztował około 100, chyba 40 czy 130 zł. Do tego dorzucacie rzecz za 100 zł i płacicie tylko 10, więc uważam, że bardzo fajna oferta. Wiecie, kuszą teraz, no bo w tej sytuacji, która jest w tym momencie, nikt z nas nie może pójść do sklepu i zrobić zakupów stacjonarnie, tylko jest możliwość online i to też ograniczona, bo na przykład nie ma możliwości tutaj, że płaci się kurierowi przy odbiorze, żeby właśnie z rąk do rąk nie przekazywać pieniędzy, tylko trzeba zapłacić online, czyli trzeba zapłacić, zrobić transakcję bankową. Dużo fajnych rzeczy zamówiłam, powiem Wam, że się tak strasznie cieszę, już się nie mogę doczekać. Dzisiaj przyszła mi pościel i koszyczek, nie wiem co będzie z Wielkanocą, czy będziemy święcić jedzonko, czy nie, jak to wszystko się poukłada. Zresztą Wy tak samo nie wiecie, w tej sytuacji, która teraz jest, to po prostu wszystko jest pod ogromnym znakiem zapytania. Tak samo w Polsce, jak i tutaj są zamknięte szkoły i zamykają je wszędzie ze względu na to właśnie, żeby ten wirus się nie roznosił. W każdym razie jestem ciekawa, jak to wygląda u Was, czy też robicie zakupy online, czy raczej się ograniczacie, dajcie mi znać. Mam nadzieję, że będą komentarze odblokowane i będę mogła z Wami popisać. Jeżeli nie, no to oczywiście zakładka społeczność, o której już Wam wielokrotnie wspominałam. Więc zapraszam Was tam, a ja muszę wyrzucić z telefonu całkowicie opcję otwierania strony online Home & New, bo po prostu to jest takie kuszące, jak już nie mam co robić, już się nudzę, to wchodzę i oglądam się, zastanawiam, co by tu wybrać, co by mi pasowało, a taka rzecz by mi się przydała, a ta już jest zniszczona, to by pasowało wymienić, no Boże, tak? I miałam się iść myć, miałam się iść kąpać, a tak naprawdę zajęłam się robieniem zakupów online. A tutaj jest mój kocur, czekaj, to muszę zabrać te dokumenty, ale Ciebie mogę pokazać. On ma takie tutaj, zauważycie, no pokaż się, ale jesteś. Przy uszach ma to futerko takie tłuste, ale to tylko dlatego, że miał bakteryjne zapalenie jednego i drugiego ucha i byliśmy u weta, dostał specjalną maść, którą
aplikowaliśmy 2 razy dziennie, rano i wieczorem, więc kotek już jest zdrowy, uszka są czyściutkie, no ale wiecie, no ja tego mu nie będę czyściła, ja tutaj nie chcę ingerować, on sobie jeszcze czasem sam wyczyści, tak? Bo ja jestem czysty kocur, tylko taki trochę urwiś, no. Ojejku, ojejku.